Witaj. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o wróżeniu z kryształowej czy szklanej kuli, ale najpierw podziękowanie. Bardzo dziękuję Marcinowi, który wpłacił mi pieniądze przez PayPal. Nie była to opłata za jakieś wsparcie energetyczne, za poradę, za cokolwiek. Po prostu miał taką potrzebę i te pieniądze mi wpłacił. Marcin, dziękuję. Mam nadzieję, że to się zwróci. Jeżeli nie w pieniądzach, to przynajmniej w szczęśliwych zbiegach okoliczności. Nad tymi zbiegami okoliczności dla Ciebie pracuję. Jest to... Nie zwracamy często uwagi na te szczęśliwe zbiegi okoliczności, a to nigdy nie dzieje się przez przypadek. To jest albo zasłużone, albo wypracowane. O tym filmem też wkrótce będzie. Ale dzisiaj kryształowa kula. W wielu legendach, baśniach, podaniach mamy wróżki, magów, którzy wróżą, odgadują przyszłość z kryształowej kuli, uzyskują odpowiedzi na jakieś pytania. Jak to zrobić? Może się kiedyś zastanawiałaś. Ja tego, powiem szczerze, ja tego nie robiłem, natomiast metodę znam od osoby, która to praktykuje z bardzo dobrymi rezultatami. Oczywiście uzyskałem zgodę na przekazanie Wam, w jaki sposób to zrobić. Jest to jednocześnie bardzo proste, ale też trudne, wymaga pracy, wysiłku. Sama technika jest prosta, natomiast aby uzyskać efekty, trzeba jednak tą własną pracę w to włożyć. A więc tak, przechodzimy do rzeczy. Kryształowa kula nie musi być kryształowa. Może być wykonana równie dobrze ze szkła, to w niczym nie przeszkadza, nie psuje jakości odczytu. W każdym razie musi być przejrzysta lub półprzejrzysta. Może być taka lekko mglista. Kryształ, szkło, kamień szlachetny, ale tutaj to nie sądzę, żeby kogokolwiek z nas było stać na takie kule z kamienia szlachetnego. No cóż, taka kula nie może być maleńka. Myślę, że minimum 20 cm średnicy. Postarajcie się taką kulę znaleźć, może nie w sklepach specjalistycznych, które mają mocno zawyżone ceny. Gdzieś w jakimś portalu, gdzie kupuje się rzeczy używane, nie chcę tu żadnych konkretnych portali reklamować, może na bazarze. W każdym razie, jeżeli już macie tą kulę, co dalej? Sama do Was nie przemówi. Najpierw musicie wejść w stan podwyższonej świadomości. Jak to zrobić? Może macie swoje metody, uważam, że każda metoda tu jest dobra. Ja polecam albo pierwszy arkan mistrzowski, który znajdziecie na jednym z moich filmów, ewentualnie mistrzowskie oddychanie, ale tak jak mówię, możesz mieć swoją metodę, stan podwyższonej świadomości, bycie tu i teraz, stan uwagi poza zmysłami. Teraz zostaje już tylko sprawa techniczna. Kula powinna być umieszczona na stole w taki sposób, aby znajdowała się troszeczkę powyżej Twoich oczu. Ty siedzisz przy stole prosto, ale ręce, głowa oparta i twarz na rękach. W taki sposób, aby kciuki znajdowały się po tylnej stronie ucha, reszta palców z przodu. Patrzysz w kierunku tej kuli. Jeszcze przedtem, z tyłu, za tobą została zapalona świeca. Nad tobą, nie za tobą, nad tobą, tak abyś z własną osobą tej światła świecy nie zasłaniał, nie zasłaniała. Przed kulą, ty, kula, a potem powinno być czarne tło. Najlepiej by to było, gdyby to tło było wykonane z czarnego eksamitu, ale jakikolwiek inny czarny materiał, czarny kamień, też się nada. I cóż, patrzysz w kulę.
patrzysz w kulę w tym stanie podwyższonej świadomości, staraj się jak najmniej mrugać. No, najlepiej byłoby w ogóle nie mrugać, ale to chyba jest w ogóle nierealne. Także jak najmniej mrugasz, patrzysz w kulę, skupiając się na pytaniu, które chcesz zadać. A jeżeli chcesz po prostu wróżby, chcesz się dowiedzieć czegoś, na co masz zwrócić uwagę, pozostajesz wtedy bez myśli. W pewnym momencie, przy uważnym wpatrywaniu się, ten płomień świecy, który odbija się w kuli, rozdwoi się. To oznacza, że rozpoczął się proces. Patrz uważnie. Patrz uważnie, bo uzyskasz podpowiedzi. Odpowiedzi. Może nie za pierwszym razem. Osoba, która mi to przekazała, powiedziała, że trzeba trenować. Trzeba dość sporo trenować. Najlepiej codziennie o tej samej godzinie. Nie każdy z nas ma czas codziennie trenować, więc oby było to samo miejsce i możliwie ta sama godzina. Jeżeli nie za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania, uzyskasz podpowiedzi, wróżby, ale o jednym musisz pamiętać. To nie będzie stuprocentowe. Żadna wróżba, żadna przepowiednia, żadna wyrocznia nie jest stuprocentowa. To jest tylko przedstawienie najbardziej możliwego wariantu. To jest przedstawienie tylko najbardziej prawdopodobnej sytuacji, która nastąpi. Natomiast nie traktuj tego stuprocentowo. To jest, co zobaczysz, co ci podpowie, jest bardzo prawdopodobne, niesamowicie prawdopodobne, ale nie możesz ślepo na tym polegać. Takie podejście ślepe, wierzenie w wróżby, w wyrocznie, w przepowiednie, prowadzi do mylnych decyzji, prowadzi do złych kroków. Możesz w to wierzyć, a tak 90%. I tego się trzymajmy. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.